Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja nazywam się Amelia, Wy tak właśnie jesteście na kanale Amethyst Books i dzisiaj porozmawiamy sobie o wrap-upie, czyli o książkach, które udało mi się przeczytać we wrześniu. Wrzesień to już taki miesiąc pomiędzy latem a jesienią, więc trochę książek tak pomiędzy latem a jesienią u mnie wpadło. Książek przeczytałam w tym miesiącu 5. I powiem Wam, że patrząc okładkowo, to tak naprawdę 2 są takie, które byście powiedzieli, że nie są jesienne, a 3 są takie bardzo jesienne. Plus pokażę Wam jedną, którą dopiero zaczęłam z 2 dni temu i będę ją kończyć już w październiku, więc zapewne w następnym takim filmie porozmawiamy właśnie o tej książce, jako pewnie jednej z początkowych. Ale przejdźmy już sobie do treści. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tych 5 książkach w dużej mierze. Chciałabym Wam je pokazać, powiedzieć kilka słów i zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę Wam mówić też o książkach chronologicznie, tak jak je czytałam. Na pierwszy rzut mamy książkę 4 ojców River Conway, Mileny Grabowskiej z wydawnictwa Bia. Ja tą książkę dostałam we współpracy barterowej już dłuższy czas temu ogółem. To było jakoś w kwietniu. Tylko niestety sytuacja tutaj jest taka, że w tym czasie akurat, gdy ją dostałam, miałam potężny zastój czytelniczy i nie byłam w stanie jej wtedy przeczytać, ale w końcu udało mi się do niej zabrać i jestem już po lekturze tej książki. No i tak króciutko, co sądzę o treści i jaka w ogóle jest treść tej książki. 4 ojców River Conway odpowiada nie w takim sensie, jakbyśmy mogli się spodziewać o 4 ojcach, a jest to historia, w której ojciec River, ten prawdziwy, biologiczny, adoptuje małą dziewczynkę, którą zostawiła jej matka. Logan, który jest ojcem biologicznym właśnie naszej River, ma paczkę takich kumpli, można powiedzieć, to oni wszyscy razem decydują się, że małą River będą wychowywać. No i w ten sposób dziewczynka zyskała niejako 4 ojców, może nie biologicznych, ale każdy z nich przyłożył się do jej wychowania. No i w ten sposób właśnie dziewczyna ma jakby 4 ojców. Jest to ciekawy tytuł, jest to taki tytuł bardzo chwytliwy. Dla niektórych nawet słyszałam, że dość kontrowersyjny. Ale książka w kontrowersji w sobie tak naprawdę nie ma wcale. Po prostu kwestia tego, że 4 kumpli stwierdziło, że pomoże wychować jednemu z nich swoją małą córeczkę, którą on postanowił zaadoptować na nowo i się nią zaopiekować. Ogółem książka jest okej. Nie powiedziałabym, że to jest jakaś nie wiadomo jak bardzo super lektura, bo czytało mi się ją niezwykle szybko i to jest akurat super w tym przypadku, ale miałam z nią problem taki, że ten początek był dla mnie strasznie nużący. Naprawdę miałam wrażenie, że on się ciągnie i ciągnie i ciągnie i się nie kończy. Dodatkowo wszystko było dla mnie takie powyrywane z kontekstu momentami, miałam wrażenie, ale też takie, że bardzo dużo wątków przeskakiwało z jednego na drugi, ciągle coś się działo i dla mnie nie było tu ładu i składu momentami. Ogółem, cała treść jest w porządku. Powiedziałabym, że jest w porządku. Ja ją chyba oceniam albo na 6, albo na 7 na 10, więc nie jest to najgorzej. Może coś takiego mi się kojarzy, chyba 6 bardziej, ale nie pamiętam. Recenzja jak coś to jest na Instagramie. Ta książka to nie była zła, nie była super. Ogółem niektóre wątki tutaj były fajne, no nawet szczerze tych ojców. To jednak jest coś innego, coś nowego, przynajmniej dla mnie. Ja wcześniej się z książką tego typu nie spotkałam, więc było to dla mnie dosyć ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć. Ale zarazem nie było to nic takiego fenomenalnego. Naprawdę. Niestety, trochę żałuję, że tak nie było, ale nie było. Niestety. No więc ogółem książka spoko, ale zdecydowanie nie mój faworyt. To nie było coś mojego. Dla mnie zbyt chaotycznie, zbyt dużo się działo i ostatecznie ta końcowa tajemnica. Ogółem ostatnie strony są interesujące, ale ta ostatnia tajemnica na ostatnich stronach jakoś mnie nie przekonała. I powiem Wam, że tutaj chyba mają być następne tomy. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że kolejne tomy były lepsze, choć nie wiem, czy sięgnę po kontynuację, jeśli takowa zostanie wydana.
kolejna książka, którą udało mi się skończyć głównie dzięki audiobookowi w sumie, bo słuchałam ją w dużej mierze w audio, bo całą tą trylogię w sumie słuchałam w audio, bo bardzo dobrze mi się czytało, to znaczy słuchało tych lektorów, którzy właśnie mieli okazję dawać swojego głosu dla tej książki. No i jest to Skreślony, Cora Brand, ostatni tom Odmieńców z West Emerald. Ja ogółem nie polubiłam się za bardzo z tą trylogią, to znaczy to nie jest mój faworyt literacki. Zdecydowanie trylogię czytałam lepsze już w swoim życiu. Ta nie była moją ulubioną, bo tutaj jednak cały czas jesteśmy gdzieś w klimacie mafii, takiego klimatu trochę mrocznego, trochę takiego, wiecie, nie wiem jak to określić, ale to nie jest do końca to, na co ja liczyłam, że to będzie. Jednak mamy tutaj w dużej mierze świat taki mocno mafijny, dark. To jest właśnie taki w sumie, każda jedna część to jest dark romance. Ogółem wszystkie te historie niby można by było czytać rozdzielnie, bo każda jest jakby osobną historią zupełnie osobnych bohaterów, ale uważam, że warto czytać ją na zasadzie, że czytamy od znienawidzonego, utraconego i skreślonego jako trzeciego. To jest według mnie najlepsze rozwiązanie, bo nie pogubicie się. Przede wszystkim jest tutaj bardzo dużo wątków, które łączą się z poprzednimi tomami i według mnie nie jest warto wchodzić w tą trylogię, nie znając poprzednich dwóch części, bo możecie jej nie do końca zrozumieć niestety. A tego też nie chcemy. Więc polecałabym Wam czytać właśnie od znienawidzonego, utraconego i skreślonego. A co do samego skreślonego, już nie będę mówić tu za dużo, bo jest to trzeci tom, ostatni, więc nie chciałabym zaspoilerować komuś, kto może będzie chciał czytać. Bardzo mi się nie podobał drugi tom i ten zdecydowanie podniósł ocenę całej trylogii, bo był zdecydowanie lepszy. Naprawdę dużo bardziej mi się podobał. Ten pierwszy był fajny, bardzo fajny. Drugi był najgorszy, a trzeci był taki pomiędzy. Był po prostu średni jak dla mnie, ale spoko. Więc takie to jest, można powiedzieć, ocena dobra. Tak bym to określiła. Fajna ogółem książka, fajna historia. Tutaj w tej książce poznajemy Conora Weissmana, który jest gwiazdą futbolu. No i ogółem jest taki przyjazny, towarzyski, dobry. A po drugiej stronie nie, mamy Haven Marchenko, która jest totalnie dziewczyną, która jest w tym mrocznym świecie, jest po tej ciemnej stronie West Emerald, tej mrocznej, bardzo takiej, wiecie, nie dla każdego. I już ona niestety, jako osoba, która jest zagłębiona w ten świat, nie jest w stanie się z niego wydostać, tak na zasadzie nigdy, bo jest to zbyt skomplikowane, zbyt zawiłe. Można by było powiedzieć, że tutaj mamy wątek friends to enemies to lovers, bo tutaj jest ogółem taki motyw, że oni znali się jako dzieci, ale jedno wydarzenie sprawiło, że się znienawidzili, a później okazało się, że jednak się troszkę lubią. Tak właśnie ta historia się toczy. Jest tutaj masę akcji, naprawdę ta akcja jest bardzo wartka, bardzo intensywna. Dzieje się tu bardzo dużo rzeczy, więc jeśli lubicie taki klimat w sumie dark romansu, takiej mafii właśnie może, myślę, że może Wam się to spodobać. Ja nie jestem za tymi motywami już od dłuższego czasu niestety. To nie są do końca moje motywy. Kiedyś czytałam więcej takich książek, ale powiem Wam, że im więcej książek jakichś z motywem mafii, w ogóle takich mafijnych romansów i tak dalej, tym bardziej uważam, że ciężko jest zrobić tutaj coś nowego, bo te mafijne romansy już w tym momencie dla mnie są po prostu wszystkie na jedne kopyto. Więc jak dla mnie nie, ja nie jestem fanką, zwłaszcza romansów typowo mafijnych. Tutaj nie ma typowej mafii, ale no jest jednak to połączenie z tym wszystkim. Ale jest to dalej romans, więc spoko. I moja kicia się czegoś wystraszyła. Jest to romans i jest spoko ogółem, ale no nie jest to do końca mój klimat. W tej książce dałam 7/10, utraconemu dałam 5/10.
nie podobało mi się za bardzo. Przejdziemy sobie teraz do trzeciej książki. I trzecia książka to już był strzał w dziesiątkę akurat. Teraz tak naprawdę będziemy mieli trzy dyszki pod rząd, bo tak mi się podobały te trzy książki. Mamy tutaj bardzo ciekawy podgatunek, bo to chyba nie jest gatunek typowo, ale książka w podgatunku horroru, czyli slasher, od wydawnictwa Moondrive Spróbuj dziś nie umrzeć. Kailyn Byron chyba, z tego co ja się orientuję. Powiem Wam, że jak na tą grubość książki, nie jest to duża książeczka, jest ona raczej malutka i czytało się ją dosłownie... Jeśli macie czas i lubicie tego typu klimat, to przeczytacie ją pewnie w jeden wieczór. Ja pewnie gdybym miała czas, to też bym przeczytała w jeden wieczór, bo jednego dnia wciągnęłam je tak, że przeczytałam do 130 strony. Mimo, że byłam zmęczona, to nie mogłam się oderwać. Ogółem, o co chodzi w tej historii? Tutaj poznajemy historię takich grupy nastolatków, można powiedzieć. Na czele stoi Charity, czyli nasza bohaterka, taka prowadząca, można powiedzieć, za którą podążamy w tej książce. No i ona razem z grupą swoich przyjaciół pracują w tak zwanym starym obozie Mirror Lake, w którym symulują horror. Przebierają się, tam jest cały jakby taki teren, na którym właśnie ta symulacja ma miejsce. No i to jest ogółem mega przerażające. Ludzie przyjeżdżają tam, żeby najadać się po prostu strachu, żeby ktoś ich wystraszył konkretnie. Tam bardzo dużo się dzieje, jest bardzo dużo przygotowań, żeby to wyglądało tak, jak wygląda. To jest bardzo emocjonujące wszystko, gdy czytamy o tym. Pierwsze strony tak naprawdę pokazują nam troszkę, jak to wygląda, ale do pewnego momentu, w którym obozie zaczynają się dziać dziwne rzeczy ogółem, bo slasher, jeśli ktoś nie wie, co to jest slasher, jest to, no właśnie, podgatunek, no powiedzmy sobie, że to jest podgatunek, w którym to w tajemniczych okolicznościach znikają bohaterowie, czy to w filmie, czy właśnie w książkach. Są to takie tajemnicze, niewyjaśnione okoliczności i tutaj w pewnym momencie zaczyna dziać się w sumie to samo, bo zaczynają znikać pewni bohaterowie. My tak naprawdę, wiecie, ja ogółem uważam, że to było mega ciekawie zrobione tutaj, bo o wszystkim dowiadujemy się na sam koniec i tak naprawdę ja do samego końca nie wiedziałam, co tu się wydarzy. Tak naprawdę ten końcowy plot twist, o co wszystko chodziło, był po prostu taki. Ja miałam taką minę i miałam takie, jak to jest możliwe w ogóle? Czemu ja do tego nie doszłam? Jak, o co chodzi w ogóle? Naprawdę byłam w szoku. Szczerze mówiąc, byłam w szoku, gdy przeczytałam te ostatnie strony. Niesamowita książka, bardzo wciągająca. Mimo tego, jak jest krótka, to jest naprawdę genialna. Jej recenzję macie na moim Instagramie, tak samo w sumie jak Skreślonego, Czterech Ojców również. Więc wszystkie te książki możecie przeczytać już zrecenzowane na moim Instagramie. W sumie wszystkie w tym wrap-upie będą z współprac barterowych, więc może już nie będę więcej o tym wspominać, ale każda jedna jest z współpracy barterowej. Jeśli już skończycie tą książkę, to ja miałam taki moment, że chciałam sobie, bo pierwszą część tej książki do tej 130 strony ja czytałam w PDF-ie i dopiero w drugiej połowie zaczęłam czytać w papierze i nie miałam pozaznaczanych fragmentów, a niestety w tablecie mi się pousuwały te, które pozaznaczałam, więc stwierdziłam, dobra, usiądę sobie, przejrzę całą książkę i pewnie poznajduję fragmenty, które chciałam zaznaczyć, ale to jest, powiem Wam, że niesamowite, jak przeglądałam, jak bardzo nagle połączyły mi się te wątki, na które wcześniej nie zwróciłam uwagi, a po całości nagle to się stało tak oczywiste, tak logiczne. Jest co czytać, mimo że to jest króciutka książka. Myślę, że to jest duży atut w sumie tej książki, bo wiele osób w tym okresie październikowym, myślę, że na październik ona będzie idealna, już ten klimat taki mocno jesienny, naprawdę polecam, ale tylko dla osób, które lubią takie straszne historie, bo to jest mimo wszystko, slashery są znane też z tego, że są dość straszne, są dość krwawe, więc jeśli nie lubicie takiego klimatu, to nie polecam. Jeśli lubicie, no to może Wam się spodobać według mnie. Kolejna przewspaniała książka. Powiem Wam, że to będzie chyba mój jeden z największych faworytów i największych odkryć tego roku albo tego półrocza, jeszcze nie wiem, ale jest to przewspaniała książka.
Ja, jak ją widziałam pierwszy raz u Agaty Gładysz, jeszcze jak czytają po angielsku, to miałam takie wow, ale to musi być wspaniałe. Chwilę później ukazało się u nas to w Polsce. No i oczywiście zgłosiłam się jako chętna do recenzowania tej książki i mam, i bardzo za to dziękuję. I jest to książka Ina Jam, Słodkie Kłopoty od wydawnictwa Papierowe Serca. Zobaczcie, najpierw zwróćmy uwagę na to, jak ona jest przewspaniale wydana, po prostu jest cudna. Dużo znaczników, bo ja naprawdę tutaj się nie oszczędzałam. Ma przepiękną wlepkę tutaj, o. I bardzo fajne zaznaczenie tych właśnie motywów. Chociaż trochę. Przepiękna jest, naprawdę jest cudna. No, ale o co chodzi w tej książce? Poznajemy tutaj Shay, która w pierwszym rozdziale tej książki ma wziąć ślub, ale niestety jej mąż dosłownie ucieka i mówi, że do ślubu nie dojdzie. No i dziewczyna jest załamana oczywiście, ale po czasie dostaje informację od człowieka, który dostał informację, gdzie przekazać spadek po jej babci, że może zyskać jej farmę w miejscowości Friendship. Jest to taka, może można powiedzieć, że rodzinna farma, w której też w sumie no niejako Shay mieszkała, gdy była młoda. Ona tam właśnie spędziła swoje młode lata. Później przeprowadziła się do dużego miasta. Warunki są takie, że dziewczyna w przeciągu roku musi wziąć ślub, żeby dostać właśnie tą farmę jako swoją. Jeśli tego nie zrobi, no to ta farma trafi w ręce Skarbu Państwa. No i dziewczyna rzeczywiście po tym wszystkim wyjeżdża do tego Friendship. Przygląda się temu wszystkiemu. Tam jest masa roboty do zrobienia, ale początkowy fragment jest ważny. Ona, gdy tam przyjeżdża, to widzi, że na podjeździe tej farmy jest kilka jakichś samochodów. No i ona też przejeżdża się tam blisko w pobliżu, bo tam jest bardzo dużo farm w tym miasteczku. No i znajduje tą farmę, z której właśnie znalazła te samochody. No i ona prosi o przestawienie tych samochodów. Poznaje tam też Noaha Bardena, który jest drugim głównym bohaterem tej książki. No i oni się w ten sposób poznają. No i ta relacja nabiera tempa, zwłaszcza, że są to starzy przyjaciele ze szkoły. Oboje się w sobie podkochiwali jako dzieciaki, można powiedzieć. No i teraz znowu się spotykają. Ekscytuje mnie to, bo powiem Wam, że ta książka była genialna, naprawdę. Tak mi się podobała, że wow. No ale mniejsza o to, chciałabym dokończyć. Noah przyjeżdża tam też z dzieckiem. No i tutaj nasza Shay jest w wielkim szoku, bo mówi, o fajnie, Noah sobie ułożył życie. To nie jest takie proste, bo Noah, ta dziewczynka, która jest razem z Noahem, czyli Jenny, jest nie jego dzieckiem, a dzieckiem jego siostry. To jest jego siostrzenica, tak, dobrze powiedziałam. No i też on ją przygarnął ze względu na ciężką sytuację właśnie jego siostry. No jest to bardziej zawiła historia. W tym momencie właśnie ta historia zaczyna, wiecie, jakoś tam przybierać tempa i jest coraz lepsza ze strony na stronę. Noah naprawdę tą firmę ma świetną, w sensie farmę, nie firmę, ale farmę, firmę w sumie też, farmę, firmę. I jedno i drugie ma fajne. Produkuje dżemy, chleby, różne swojskie wypieki i jest ogółem genialnym facetem, mężem książkowym idealnym. Ta historia rozgrzała moje serduszko kompletnie. Też z tego względu, że mam moje absolutnie ulubione motywy, bo jest tutaj małe miasteczko. Można powiedzieć, że jest też tu slow burn, bo dopiero te uczucia wychodzą w naprawdę późnym etapie ich relacji. No dzieje się tutaj dużo. Ja bym powiedziała, że dużo. Ale takich fajnych rzeczy. Takich, że fajnie się tego o tym czyta. Ja naprawdę jestem zakochana w tej książce. Mogłabym ją czytać i czytać. Ja ją ogółem czytałam bardzo długo, było około 2 tygodni tego miesiąca. Przydało mi się super ogółem, ale miałam przerwanie na właśnie Spróbuj dziś nie umrzeć w międzyczasie. I też miałam kilka gorszych dni, jeśli chodzi o czytanie, więc trochę ją czytałam, ale naprawdę się opłacało. Ta historia jest fenomenalna, serio. To jest tak dobra książka, tak przyjemnie się czy ją czyta. Mimo tutaj grubości, bo ona ma ponad 500 stron. 500 to cegiełka, ale przez nią się płynie. Przez to, jak jest fajna, swobodna, leci się dosłownie przez tą historię. I ja, jeśli będziecie mieli okazję czytać, bardzo polecam. To jest naprawdę bardzo fajna książka, bardzo komfortowa, mimo wszystko według mnie lekka w takim, wiecie, przechodzeniu przez nią, bo ogółem tematyka nie jest wcale lekka. No tutaj się dużo dzieje. Nie chcę zapeszać.
Jak będziecie chcieli, to przeczytacie i ocenicie sami. Ja tą książkę pokochałam, dla mnie to było 10 na 10. No i przechodzimy sobie teraz płynnie do ostatniej książki, którą skończyłam w ostatni dzień miesiąca. Jest to książka również ze współpracy. Książka, która miała premierę dosłownie pod koniec września 25. Znaczników znowu sporo, bo bardzo mi się podobała. I jest to Mad World od wydawnictwa Ale. Bardzo dziękuję za tą książkę. Wow! Co to jest za historia, moi drodzy? Co to jest za książka? To się wydaje być początkowo takim lekkim, delikatnym, fajnym romansem. Wiecie, na zasadzie, że będziemy sobie płynąć, to będzie takie delikatne, to będzie takie urocze. Nic bardziej mylnego. Ogółem poznajemy tutaj Madison, która jest główną bohaterką. Z jej perspektywy będziemy czytać całą książkę. Madison nigdy nie miała takiego łatwego życia, bo jej mama niestety jest uzależniona od różnych substancji. Nie radzi sobie z tym od bardzo dawna. Jej celem zostało skończenie szkoły i wyprowadzenie się z felernego miasteczka, czyli z Detroit. Ale nagle w mediach znajduje zdjęcie dziewczyny, która wygląda identycznie jak ona. No i wiecie, jaka jest wasza pierwsza reakcja? Dziewczyna, która wygląda identycznie jak ona. Pierwsza reakcja Madison była taka, co ja tu w ogóle robię? Czemu ja tu jestem? Mnie tam nie było, jest tu moja twarz. No i ona zaczęła szukać informacji. Jak się okazało, dziewczyna nazywa się Madeline i może się okazać, że są ze sobą spokrewnione. No i oczywiście, co się okazuje, są spokrewnione, są bliźnieczkami jednojajowymi dodatkowo. Przez te 17 lat Madison nie wiedziała o tym i nagle się dowiaduje, że ma siostrę bliźniaczkę, w sumie, która dodatkowo, żeby nie było, wiecie, tak kolorowo, to Madison całe życie w przyczepie razem z matką, która jest uzależniona od substancji najróżniejszych. Tymczasem Madeline w świetle reflektorów, popularna, bogata, sławna, wszystko naraz, zupełne przeciwieństwo. No i też Madison oczywiście ze swoją siostrą bliźniaczką, o której się teraz dowiedziała, no stwierdziła, że się z nią skontaktuje i zobaczy, o co w ogóle chodzi tutaj, bo nie wie, o co chodzi. No i się dowiaduje wszystkiego, jak to wygląda. Dziewczyny stwierdzają, że wchodzą w układ i zamieniają się miejscami. Madison staje się Madeline, a Madeline Madison. Madeline bardzo się z tego układu cieszy w sumie, bo ona całe życie w złotej klatce, taka wiecie, wielka księżniczka, w końcu odpocznie od tego i przełoży to na inne barki. Ale problem jest tutaj też taki, że Madison nie zna tego życia po pierwsze, a Madeline ma narzeczonego, który jest niestety narzeczonym z takim z przymusu, to nie jest chciany związek, ale gdy siostry się zamieniają miejscami, to jak wiecie, sytuacja się komplikuje i tutaj miłość może wygrać. Ta książka to jest emocjonalny roller coaster, bo raz jest wszystko ok, wszystko jest poukładane, wszystko jest super, wszystko jest fajnie, leci wam ta historia po prostu przez palce. Później wychodzi jakiś dziwny wątek. Ten wątek ma rozwiązanie na samym końcu na przykład. Ja nie wiem, ja nawet nie wiem, jak słowami ją jeszcze opisać, bo jestem świeżo po lekturze tej książki i muszę chwilę, kilka dni sobie dać, żeby mieć taką, wiecie, pełen obraz tej książki, ale jest to zdecydowanie bardzo emocjonująca lektura i mimo, że ona ma prawie 600 stron, bo 570, to ją się pochłania dosłownie w chwilę. Nawet nie żartuję, ja ją pochłonęłam w 3 dni. 570 stron. Nie będę mówić, że czytając tylko, bo to by było bardzo trudne, choć da się, bo ona jest też... Ale jest fajne to, że ta rozkładówka jest bardzo przyjemna dla oka, papier jest przyjemny dla oka, jest duże literki, więc przyjemnie się czyta, ale ja się wspierałam tutaj audiobookiem, który też swoją drogą, tak jak mówiłam, przy skreślonym, tak samo w Mad World jest naprawdę fajny. Bardzo lubię od Ale audiobooki i one są naprawdę przyjemne do słuchania, ja bardzo je lubię, tylko jedyne co oczywiście, to ja sobie przyspieszam razy dwa, bo dla mnie jest za wolno na jedynce, więc dlatego też tak szybko mi one oczywiście lecą, bo zamiast słuchać przez 6 godzin, ja słucham przez 3. To jest różnica. No ale mniejsza o to, sama książka w sobie naprawdę jest swobodną dyszką, bo wow, ja czekam na kolejne tomy. Kolejny tom już tutaj jest wpisany, że będzie. Będzie Mad as Hell, więc no czekam. Nie mówię, że nie, bardzo czekam, bo
Ta książka była genialna. Nawet nie wiem, co o niej więcej powiedzieć, bo tak dobrze mi się ją czytało i tak dobrze w ogóle wszystko tutaj było ze sobą połączone. I właśnie ten wątek wchodzenia Madison w życie Madeline niejako, to w ogóle było fajnie opisane. Wszystko tutaj idzie tak bardzo sprawnie, ale zarazem bardzo płynnie. I nie ma tutaj takiego przeskoku, że wiecie, jednego dnia było fatalnie, a drugiego dnia już jest świetnie. Tutaj wszystko jest zrobione bardzo płynnie, bardzo dobrze i mi się czytało tą książkę naprawdę świetnie. Ja myślę, że spokojnie mogę Wam ją polecić. Bardzo intrygująca w ogóle jest ta okładka też. Ja jak ją na nią pierwszy raz spojrzałam, to zastanawiałam się, do czego ona będzie się odnosić i rzeczywiście w sumie jest tu taki wątek, który trochę się odnosi do tej okładki. Więc no, jest to ciekawe, na pewno. Bardzo ładna wlepka, to trzeba powiedzieć. No i tutaj właśnie tytuł kolejnej części, no i wlepka. Nie mogę się doczekać kolejnych tomów. Mam nadzieję, że będą szybciej niż później, bo nie lubię strasznie czekać na kolejne tomy serii, a wiem, że to się często zdarza i to tak boli moje serduszko, bo później wiecie, jak jest. Chcecie czytać, bo macie mega fazę na daną książkę, pamiętacie fakty, a kolejny tom wyjdzie za pół roku. Już nie pamiętacie tak dobrze. Mam nadzieję, że w tym wypadku tak nie będzie. No i teraz jeszcze tylko tak bardzo króciutko powiem Wam o tym, co zaczęłam czytać, a co skończę w październiku. Dosłownie kilka słów. Czwarty tom z serii Tajemnicze miasteczko Bootleg Springs, czyli Bourbon Bliss. Ja tą książkę u siebie też mam już od bardzo dawna. Też padło, że dostałam ją w czasie, gdy miałam ten wielki zastój czytelniczy. Niestety. No ale cóż. Udało się ją zacząć czytać teraz. Jestem na dosłownie stronie 66, więc trochę przede mną jeszcze, bo ona ma 300, mniej więcej 60. Nie będę mówić więcej o fabule, bo na pewno powiem o tym w przyszłomiesięcznym wrap-upie, też pewnie w vlogu, jak się ukaże, to będę o niej więcej mówić. No a ten stosik, który w sumie mamy tutaj, to jest wszystko, co w tym miesiącu udało mi się przeczytać. Myślę, że mimo wszystko jest to dość pokaźny stosik, bo mamy tutaj 5 książek, ale 3 z nich są naprawdę grube, bo mają po ponad 500 stron i to tak grubo po ponad 500 stron. No 2 pozostałe są zdecydowanie cieńsze, ale te 3 no są grubaśne są. Ale naprawdę wszystkie te książki czytało mi się fenomenalnie i zdecydowanie, jeśli zastanawiacie się nad zwłaszcza tą trójką, która leży od góry, to serdecznie Wam je polecam. Te 2 poniżej, tak trochę mniej, ale naprawdę są to genialne książki. No i w sumie dzisiaj to już by było na tyle, bo przeanalizowaliśmy to, co mi się udało przeczytać we wrześniu. Naprawdę uważam mimo wszystko ten miesiąc za dość udany. Z tego też względu w sumie, że ja jednak jeszcze ostatnie miesiące dosłownie miałam średnie. W sensie w sierpień miałam średnie, jeśli chodzi o czytanie. Lipiec nie wspominam i wcześniej w ogóle nie wspominam, bo chyba w czerwcu przeczytałam 2 książki. Więc słabiutko. Ale już na szczęście wracam do formy, czytam więcej. Bardzo mnie to cieszy, bo ostatnio jak kochałam czytanie, tak mam wrażenie, że teraz kocham jeszcze bardziej. Ekscytuję się z tego. No, ale to jest wszystko na dzisiaj. Serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, ile Wy przeczytaliście książek właśnie we wrześniu. Czy może któryś z tych tytułów, które tutaj wymieniłam, znacie, lubicie? Dajcie koniecznie znać. Czekam na Wasze komentarze. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. No i widzimy się już w następnych filmach. Na razie, do zobaczenia i cześć!